jeśli chodzi o zasięg, bardzo podobny, natomiast waga znacznie większa po stronie Żuroma. Zresztą Chick przyzwyczaił się do tego, że walczy z tymi cięższymi rywalami. Krystian Pudzianowski, a więc ten jego pierwszy rywal, ważył także znacznie, znacznie więcej. Runda pierwsza. Marcin Naruszka będzie rozjemcą tego boju i ruszyli. Mocne uderzenia tutaj od początku. Taki uliczny styl Tomka Chicka. Na razie to wszystko przestrzelone. Pamiętajmy o tym, że to jest formuła MMA, więc tutaj wszystkie możliwe kombinacje i płaszczyzny są dozwolone. Tu próbował takim zaczepnym lewym i potem poprawił mocnym sierpem Tomasz Chick. Widać, że tutaj nie szczędzą sobie. Próba takiego bocznego kopnięcia w wykonaniu Chicka. Chwila na złapanie oddechu, ale widać, że bardzo mocno przygotował się tutaj do tego starcia. Chick niesamowicie uderzony w tym momencie bezpośrednio na szczękę Żurom. Niesamowity knockout. Tomasz Chick zwycięski, ależ dynamika. Teraz tu musi Naruszka szybko przewrócić Chicka. Muszą służby medyczne zainterweniować. Ależ nie... wiarygodna była to bomba. Zresztą pamiętamy, że ruszył od początku bardzo aktywnie, bardzo dynamicznie. Te kombinacje w wykonaniu Tomasza Chicka były naprawdę imponujące. Pojawiły się tutaj nosze. No ciężki knockout. Kto by się tego spodziewał, że Żurom, a więc Andrzej Żuromski, który, jak twierdził, trenował bardzo intensywnie, zbił sporo kilogramów, zakończy tę rywalizację w tak nieprzyjemny sposób. A tutaj jeśli chodzi o Tomasza Chicka, mówiłem o tym, że to jest postać, poza tym, że bardzo sympatyczna, znana z tych relacji internetowych, to jeśli chodzi o te umiejętności typowo klatkowe, ringowe, niewiele o nim wiedzieliśmy. Skrzętnie to było wszystko skrywane, natomiast mówił mi o tym Marcin Najman, a więc włodarz, jeden z zawodników dzisiejszej gali, że on bardzo mocnym uderzeniem dysponuje, że gdy tarczował z nim, czuł wielokrotnie, że ta siła, dynamika w wykonaniu Tomasza Chicka jest naprawdę bardzo, bardzo duża. I to się potwierdziło w tym starciu. Widzieliśmy, że tutaj te kombinacje składał bardzo dobrze. No i ten jeden z ciosów dotarł bezpośrednio na szczękę Andrzeja Żuromskiego. Widzą Państwo, że on cały czas jest zamroczony. Na szczęście wstał. Na szczęście wszystko tutaj wygląda, że zmierza ku dobremu. Nie będą potrzebne najprawdopodobniej nosze. Chyba o własnych siłach zdoła opuścić tutaj oktagon Żurom. Czekamy jeszcze na zawodników. To jest właśnie sól Freak Fightów. Tutaj dość często zdarzają się sytuacje, że do końca nie możemy być pewni, która z postaci okaże się zwycięską. W pierwszej rundzie zwycięża Tomek Chick! A więc zwycięski Tomasz Chick, myślę, że tutaj buduje swoją mocną pozycję, jeśli chodzi o federację MMA VIP. Zresztą...